Moim i Państwa porannym gościem jest pani Agnieszka Jabłońska-Berandowicz z Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. W Opolu realizowana jest Akademia Super Wiewiórki właśnie z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża. I są to zajęcia przeznaczone dla przedszkolaków z zakresu pierwszej pomocy czy też zasad ruchu drogowego. No ale właśnie, do kogo zajęcia są skierowane? Ile takich spotkań przewidziano? Nasze zajęcia Akademii Super Wiewiórki są właściwie skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym na razie. Najbardziej celujemy w 5-6-latki. Następnie już niebawem po wakacjach też rozszerzymy nasz program na dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli klasy 1-3. A właściwie zajęcia mamy w planie prowadzić do grudnia. No właśnie, ale jak to wygląda? Są jakieś spotkania cykliczne? Czy to jest tak, że jedna grupa na jednych zajęciach się szkoli? Każdego miesiąca, w pierwszy poniedziałek, ogłaszamy harmonogram na dany miesiąc. Jest on ogłoszony na Facebooku oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i tam przedszkola mogą zapoznać się z proponowanymi terminami, godzinami i na formularzach zgłoszeniowych, które każdy przedszkole z miasta Opola dostało razem z regulaminem programu, wysyłają do nas swoje zgłoszenie. Tutaj ze względu na to, że jest duże zainteresowanie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, okazuje się, że musimy czasami decydować kolejnością zgłoszeń. I wtedy te przedszkola, które pierwsze wysłały na daną godzinę, na dany termin, zostają poinformowane, że to one akurat będą brały wtedy udział. Ale następne przedszkola oczywiście mogą próbować trafić na następne terminy, które będą cyklicznie co miesiąc ogłaszane. Właśnie, czy dzieci są w stanie skutecznie udzielić pierwszej pomocy? Wiemy oczywiście, że w kraju już zdarzały się takie bohaterskie sytuacje, że dzieci ratowały swoich rodziców, bo na przykład wykonały telefon pod właściwy numer i wezwały pomoc, ale czy mogą iść o krok dalej i rzeczywiście same udzielić tej pierwszej pomocy? Myślę, że tak. Oczywiście nie chcemy nakładać na nich takiego obciążenia, bo jest to duży wysiłek intelektualny. To jest tak jakby troszeczkę poza możliwościami też emocjonalnymi dla dzieci, ponieważ najczęściej one udzielać pomocy będą, jeżeli by musiały oczywiście, to najbliższym swoim. Na pewno dla nas jako dorosłych jest to stresujące udzielać swoim bliskim pomocy pierwszej, a tym bardziej takim maluchom. Ale to, co one nauczą się teraz, to będzie procentowało na przyszłość. One dowiadują się na tych zajęciach z praktycznych ćwiczeń, że już teraz potrafią to zrobić, mogą to zrobić, są w stanie, mają siłę nawet zadziałać przy dorosłej osobie. Więc to, czego się nauczą teraz, będzie dawało im odwagę, by móc w wieku szkolnym, czy jak będą młodzieżą, na zajęciach kolejnych, tylko to poszerzać, rozwijać i dzięki temu myślę, że to będzie procentowało na przyszłość. A jak wyglądają takie zajęcia? Te zajęcia trwają 45 minut do godziny. To zależy właśnie dużo od grupy. Często tam jest trudno się pożegnać w ogóle z grupą, bo tak chętnie działają dzieci. Ich entuzjazm jest ogromny i dlatego bazujemy na tej zabawie i entuzjazmie, ponieważ one mają chęć ćwiczenia. To nie są zajęcia, gdzie my opowiadamy tylko o pierwszej pomocy. Właściwie ta część teoretyczna to tylko moje przywitanie i kilka podstawowych informacji dla dzieci, co będą tutaj robiły, jak się będą uczyć. A następnie to, co jest takie, mamy nadzieję, ciekawe, to fakt, że zaprosiliśmy młodzież już ze szkół średnich do współpracy. Współpracują z nami na chwilę obecną dwie szkoły, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu i Zespół Szkół Budowlanych w Opolu. Te dwie szkoły wysyłają na te zajęcia swoją młodzież, która zna się też na pierwszej pomocy i razem z nami oni prowadzą takie ćwiczenia. Więc dzieci mogą w maleńkich grupach warsztatowo z tymi wolontariuszami się uczyć, pod okiem oczywiście nas, instruktorów pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na tych zajęciach uczą się naprawdę podstawowych informacji, ale takich, które nawet dorosły człowiek powinien mieć przyswojone i mamy nadzieję, że razem z nimi uczą się też i przypominają sobie też nauczyciele, którzy biorą w tym udział. A skąd w ogóle taka inicjatywa, aby ruszyć z akademią? Nasza Super Wiewiórka to jest taki twór, który powstał właściwie chyba prawie równolegle z Polskim Czerwonym Krzyżem. Jest ona takim wieloletnim naszym takim bohaterem. Co jest właściwie najczęściej kojarzone z Super Wiewiórką, to może bardziej higiena jamy ustnej, zdrowe odżywianie, ale naprawdę nasze kluby wiewiórka, które są w przedszkolach i w szkołach podstawowych,
uczyły dzieci nie tylko tego, jak zdrowo się odżywiać, ale właśnie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Dlatego chcieliśmy odświeżyć tą superwiewiórkę i zaproponować stworzenie takiej akademii. Dzięki temu dzieci nie tylko uczą się w swoim przedszkolu czy w szkole, ale przychodzą do nas i mają taką atrakcyjną formę, troszeczkę jak studiowania, bo to jednak akademia brzmi bardzo dumnie. I dzieci na pewno czują się wtedy bardziej wyjątkowe, chętniej przyswajają, są inne emocje towarzyszą temu, więc to był nasz pierwszy i taki najbardziej podstawowy cel w tym zadaniu. Dodatkowo szukaliśmy sposobu właśnie, żeby rozwinąć naszą współpracę z Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu, z którym bardzo dobrze nam się współpracuje w różnych programach i naszych inicjatywach wspólnych. I właśnie tak uznaliśmy, że to jest dobry sposób, żeby nasze małe przedszkolaki, później już też uczniowie szkół podstawowych, odwiedzili to centrum, jednocześnie ucząc się czegoś, co my byśmy chcieli, czyli tej pierwszej pomocy, a oni poznają nowe, ciekawe także miejsca. A czy rzeczywiście z Państwa obserwacji, z tych zajęć, które już miały miejsce, widać, że dzieci mają chociaż podstawową wiedzę czy podstawowe informacje, jeżeli chodzi o udzielenie pierwszej pomocy, że wiedzą, że kiedy coś się dzieje złego, to one też powinny zareagować? Tak, to jest chyba intuicyjnie. Bardzo dużo dzieci już wie, też panie w przedszkolach pracują dużo na tym. Jest program, który też w przedszkolach kładzie nacisk na bezpieczeństwo, więc to, co dzieci poznają u nas, to jest takie usystematyzowanie tej wiedzy, może troszeczkę jej poszerzenie, bo nie zawsze są w przedszkolach uczone resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bo przecież nie ma każde przedszkole na swoim wyposażeniu sprzętu do nauki resuscytacji. Uczą się troszeczkę więcej może z takimi materiałami z apteczki, jak koc termiczny. Więc uczą się u nas, uzupełniając to, co już mają, tą wiedzę, a mają ją sporą. A czy Opolanie dorośli wiedzą, jak udzielać pierwszej pomocy? Czy tutaj mieli Państwo jakąś styczność i są w stanie ocenić? Albo na przykład, no, czy dzieci mogą być też dowodem na to, że dorośli wiedzą? No bo często taką pierwszą wiedzę wynosi przecież z domów. Tak, myślę, że ta wiedza jest już coraz większa. Świadomość tego, że trzeba się uczyć, dokształcać. W wielu miejscach pracy też kładzie się nacisk na to, by dokształcać swoich pracowników. Jesteśmy często jako Polski Czerwony Krzyż proszeni o to, abyśmy szkolili właśnie w miejscach pracy również z zakresu udzielania pierwszej pomocy, więc ta świadomość rośnie. Opolanie potrafią, biorą chętnie udział w różnych pokazach udzielania pierwszej pomocy, których my też mamy często okazję bywać, więc widzimy, że to nie jest temat, od którego się odsuwamy, temat, którego się boimy. Dzieci właśnie też wynoszą z domu tą odwagę, tą świadomość, chęć udzielania pierwszej pomocy i rodzice chyba już widzą, że trzeba uczyć dzieci, trzeba je w tym utrwalać. Jest coraz lepiej. To jeszcze w takim razie na koniec przypomnijmy, Akademia Superwiewiórki jest realizowana, zajęcia odbywają się w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej, ale przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać informacji na temat tych zajęć. Wszystkie informacje razem z harmonogramami naszymi comiesięcznymi ogłaszane są na Facebooku oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Więc tam nas mogą Państwo znaleźć, systematycznie nas obserwując, będą Państwo na bieżąco mogli każdą zmianę w programie czy każdą informację o programie śledzić. Są tam też obszerne fotorelacje, tak aby zobaczyć, czy są przedszkola zainteresowane, jak te zajęcia wyglądały, a także można w każdej chwili zadzwonić do nas do biura, do Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo chętnie udzielimy wszystkich odpowiedzi. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim Państwa gościem była pani Agnieszka Jabłońska-Berendowicz z Opolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję. Dziękuję.